Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach. Jeżeli są tu osoby oglądające mnie pierwszy raz, to cześć. Mam na imię Justyna, a to jest mój kanał o tematyce True Crime. Nowe odcinki pojawiają się w każdą niedzielę, najczęściej rano do śniadania. Zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia łapki w górę, jeżeli filmy Wam się podobają i chcecie dostawać powiadomienia o nowym podcaście. Dzisiaj opowiemy sobie o sprawie, która raczej nie występuje na polskim YouTubie. Przynajmniej ja się nie spotkałam, by ktokolwiek robił film na ten temat. Natomiast jeśli się mylę, to oczywiście proszę mnie poprawić. Jest to bardzo smutna historia, chociaż tutaj to same smutne i przykre historie omawiamy, ale ta dla mnie jest szczególnie przygnębiająca, bo dotyczy zaginięcia dziecka. Małej, sześcioletniej dziewczynki Mary Boyle. Właściwie jej sprawa jest znana jako najdłuższe niewyjaśnione zaginięcie dziecka w Republice Irlandii, bo tak, przenosimy się dzisiaj do Irlandii. Od zaginięcia Mary, czyli od 1977 roku, minęło już prawie 45 lat. Akurat, kiedy ten podcast pojawi się w serwisie YouTube, czyli 13 marca w niedzielę, to będzie na kilka dni przed tą właśnie 45. rocznicą jej zaginięcia. Mary Boyle jest także nazywana irlandzką Madeleine McCann, ale zacznijmy od początku. Przynosimy się w czasie do roku 1977 i tym razem do Irlandii, tak jak wspominałam. Gdzie mieszka sobie rodzina Boyle? Mama Ann, ojciec Charlie i ich dzieci. Sen Patrick, nazywany Paddy, Ann. Tutaj córka i mama mają tak samo na imię, więc postaram się to później mocniej podkreślać, by się nie pogubić. Myślę, że na córkę będziemy mówić Annie, a na mamę po prostu Ann. I Mary. Annie i Mary są bliźniaczkami. Urodziły się 14 czerwca 1970 roku, więc podczas trwania akcji naszego podcastu mają po 6 lat, prawie 7 zresztą. I cała rodzina mieszka sobie w hrabstwie Donegal na północnym zachodzie Irlandii. Opowiedzmy sobie coś więcej o tej rodzinie, może przejdziemy tak chronologicznie. Anne Gallagher, czyli mama, spotkała Charlie'ego Boyla w Birmingham, czyli w Wielkiej Brytanii. Oboje tam wtedy mieszkali i pracowali. Mimo, że pochodzili właśnie z hrabstwa Donegal i byli Irlandczykami, to jednak tam zdecydowali, że będą pracować i mieszkać. Anna stała na farmie w Cashelard, blisko miasta Ballyshannon. Nie jest zbyt wiele powiedziane na temat jej przeszłości, dlaczego zdecydowała się przeprowadzić do Birmingham. Natomiast wiemy, że w Birmingham pracowała jako kontrolerka biletów autobusowych. Coś więcej wiemy na pewno o Charlie, który to urodził się i wychował na wyspie Owie Island, czyli jednej z takich wysepek, które są rozsiane blisko zachodniego wybrzeża hrabstwa Donegal, na północ od Belle Shannon. Charlie zakończył naukę w wieku 14 lat, i kiedy była końcówka lat 50., to krążyły słuchy, że można zarobić sporo pieniędzy na budowach w Anglii. Więc Charlie, młody, zdrowy człowiek z ambicjami, wyprowadził się do Birmingham, gdzie mieszkało jego pięciu braci, zatem całkiem sam tam nie był. Dobry start też miał, bo wkrótce dostał pracę jako pracownik budowlany. I na jednej z sobotnich potańcówek właśnie w Birmingham poznał Ann Gallagher. Spodobali się sobie i w 1967 roku się pobrali, a dwa lata później, w 1969, na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, St. Patrick, e, wspomniany przeze mnie wcześniej Paddy. Szybko potem Ann znów zachodzi w ciążę i w 1970 roku rodzi bliźniaczki, Annie i Mary. Rodzina przez jakiś czas mieszkała w Birmingham, ale rodzice zastanawiali się nad przeprowadzką. Było to spowodowane tym, że we wczesnych latach 70., właśnie w tym mieście, zaczął narastać problem ze wszelkiego rodzaju narkotykami, używkami i państwo Boyle martwili się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Chcieli im dać jak najwięcej od siebie, przede wszystkim zapewnić im właśnie bezpieczeństwo. No i Anne chciała w ogóle przeprowadzić się do USA. Ale Charlie tęsknił za swoim rodzinnym domem, za Irlandią, za morzem, tym spokojem. Bardzo chciał wrócić do hrabstwa Donegal, zwłaszcza, że no już ładnych parę lat był na emigracji. No i w końcu rodzina zdecydowała, że w 1972 roku opuszcza Birmingham, wrócili do Irlandii, gdzie niestety niecałe pięć lat później miała wydarzyć się tragedia. Na początku osiedlili się na Owie Island czyli na wyspie rodzinnej Charlie'ego, gdzie mężczyzna podjął pracę jako rybak. Nie jest wspomniane, co robiła Ann. Najprawdopodobniej zajmowała się domem i dziećmi, bo były to małe dzieci. Na wyspie w tamtym czasie mieszkało około 20 mieszkańców. Podobno cała rodzina, szczególnie Ann, dosyć mocno się z nimi zżyła. No, z racji tego, że była to tak mała społeczność to wszyscy ich tam przywitali bardzo serdecznie. Domyślam się, że na takiej małej wyspie nowi mieszkańcy to było wielkie wydarzenie. Może nadal jest, nie wiem jak jest teraz. Później jednak rodzina Boyle zdecydowała się znów przeprowadzić, tym razem na większy ląd, bo do King Castle gdzie im się podobało i zdecydowali się zakupić działkę i rozpocząć budowę domu. Z góry przepraszam, jeżeli jakąś nazwę miasta czy cokolwiek wymawiam niepoprawnie. W większości są to takie dosyć trudne nazwy, bo irlandzkie, więc staram się jak mogę, ale jeżeli coś niechcące przekręcę, no to oczywiście przepraszam. Nadszedł marzec 1977 roku. Przyszłość malowała się w jasnych barwach. Rodzina była szczęśliwa, budowali dom, dzieci były zdrowe, wesołe, chodziły do szkoły. I myślę, że to jest dobry moment, by opowiedzieć coś więcej o Mary. W marcu 1977 roku Mary miała 6 lat, prawie 7. Miała też ciemne blond włosy, niebieskie oczy i szeroki uśmiech. Jej mama opisywała ją jako ostrożną dziewczynkę, rozważną. Przytoczyła nawet sytuację z Owie Island, gdzie wcześniej mieszkali. Na Owie Island płynęła taka niewielka rzeka. Do której, aby dostać się na drugi brzeg, trzeba było przejść taką bardzo wąską ścieżką. I jej rodzeństwo, rodzeństwo Mary, czyli Patrick i Annie, normalnie chodzili i biegali sobie tą ścieżką, mimo że była wąska, i w każdej chwili mogli po niej zjechać wprost do wody. Natomiast Mary miała taki sposób, że żeby przejść przez tą ścieżkę, to się po niej czołgała. No, bo bała się, że właśnie wpadnie do tej wody. Mimo, że się bała, to nie chciała jednak w tych zabawach zostawać w tyle. No i zawsze znajdowała pomysł, by bezpiecznie przejść na drugą stronę rzeki, jakoś się przetransportować, przeprawić nie tylko jeżeli chodzi o rzekę, ale w ogóle też o inne miejsca. No i kiedy czegoś Mary nie chciała zrobić, bo uważała, że jest to zbyt niebezpieczne i nie miała pomysłu, jak bezpiecznie. To zrobić, jak bezpiecznie się bawić, no to po prostu odpuszczała. Także od samego początku, od najmłodszych lat, miała taką wpojoną dbałość o swoje bezpieczeństwo. No i teraz, niestety, zbliżamy się do tych tragicznych wydarzeń. Nadchodzi 17 marca 1977 roku Dzień Świętego Patryka, Wielkie Święto i rodzice całej trójki dzieciaków czyli państwo Boyle, postanowili udać się z wizytą do rodziny Ann, którzy mieszkali w Cashelard. Postanowili wybrać się na mszę żałobną w intencji brata Ann, który zmarł tragicznie w 1966 roku podczas prac polowych. Znaczy, nie jest dokładnie powiedziane, czy podczas prac polowych, natomiast był to jakiś wypadek z traktorem, z którego niestety nie wyszedł żywy. Także cała rodzina Boyle zapakowała się w samochód i ruszyli w ponad dwugodzinną podróż do Cashelard, wzdłuż wybrzeża przez Dunglow, The Glantys, miasto Donegal, aż do Ballyshannon. Skąd do Cashelard zostało im niecałe 5 km drogi. Dom rodziny Galaher, Ann pochodziła z domu Galaher, mieścił się na wzgórzu, do którego prowadzi wąska kręta droga. Teraz nikt już tam nie mieszka, dom popadł w ruinę. Obecnie jest własnością brata Ann, Jerego, który nadal mieszka w hrabstwie Donegal, ale w innym miejscu. Najbliższymi sąsiadami jest rodzina McCauley, której gospodarstwo nie jest widoczne z położenia domu Gallagherów, ze względu na ilość drzew i wzniesień. Ale jest oddalone o niecałe 370 metrów. Za domem Makaleju znajduje się droga, która prowadzi w jedną stronę do miasta Belek, a w drugą do dalszej części Kaszerard i Bally Shannon. Po ciepłym przywitaniu obie rodziny udały się do kościoła, na msze, później wszyscy wrócili do domu na wzgórzu, gdzie dorośli rozmawiali, a dzieci bawiły się do późnego wieczora. I tak nastał kolejny dzień. 18 marca zapowiadał się spokojny poranek. Był to drugi dzień pobytu rodziny Boyle w Cashelard. Wczesnym popołudniem wszyscy zjedli obiad. Dorośli siedzieli przy jednym stole, a dzieciaki przy drugim, troszkę mniejszym. Po obiedzie dzieci wyszły na zewnątrz, żeby się pobawić, podczas gdy ich rodzice zostali w domu posprzątać. Jerry Gallagher, brat Ann, czyli wujek, też wyszedł na zewnątrz, bo od samego rana krzątał się po gospodarstwie, wykonując różne prace porządkowe i naprawcze. No i teraz po obiedzie postanowił do nich powrócić. W miarę szybko się uwinął ze swoimi pracami. Głównie naprawiał dach, bo coś tam przeciekał. No i wkrótce postanowił udać się do sąsiadów, czyli wspomnianych przeze mnie wcześniej makalejów, by oddać drabinę, którą od nich pożyczył. Była godzina 15.30. No i wujek Jerry, idący z drewnianą drabiną przerzuconą przez ramię, zainteresował małą Mary, która postanowiła podążyć za nim. Mając ze sobą słodycze, które dostała od cioci Iwy, ruszyła za wujkiem. Tutaj do końca nie jestem pewna, czy były to słodycze, czy była to paczka chipsów. No bo raz jest powiedziane, że to były cukierki, innym razem, że chipsy. Więc na potrzeby tego podcastu po prostu uznajmy, że były to cukierki. No i tak oboje szli sobie między drzewami za domem. Był to taki skrót do domu Makkalejów, z którego często korzystali, by szybko się do nich dostać. Droga była błotnista i wąska, też żaden samochód nie mógłby nią przejechać. Mary też od czasu do czasu zatrzymywała się, bo jej kalosze grzęzły w błocie. Wiadomo, była wiosna, temperatury na plusie, do tego często padało. Idąc, rozmawiali. No ale Jerry niósł ciężką drabinę i chciał jak najszybciej ją zanieść do sąsiadów. Więc nie była to taka typowa rozmowa. Zapewne rzucił coś do dziewczynki, do swojej siostrzenicy przed ramię, ona mu odpowiadała, no i tak sobie szli. Mary też nie nadążała za wujkiem, który. No był na pewno od niej wyższy, dawał większe kroki, poza tym szedł bardzo szybko. W dodatku nie pomagało jej wszechobecne błoto, miękki grunt, wzniesienia różne, więc szła dużo wolniej. Na jakieś 60 metrów przed dotarciem do Makalejów natrafili ponoć na bardzo duże błoto. Z opisu wynika, że było to takie trochę bagno, bajoro, bo miało głębokość około 15 cm. Jerry szedł z tą drabiną dalej, przeprawiając się przez to błoto, ale Mary się zawahała. Miała tylko 1,20 m wzrostu i nie sądziła, że da radę przejść, nie grzęznąc w ziemi. Z tego punktu, w którym się znajdowali, było już widać dom sąsiadów, więc Mary zawołała do wujka z pytaniem, czy idzie on do tamtego domu przed nimi. A on odparł, że tak. Podobno Mary nic nie odpowiedziała, tylko odwróciła się i ruszyła w drogę powrotną do domu dziadków. Dziewczynka była ubrana w swój ulubiony liliowy sweterek, brązowe spodnie i czarne kalosze. To był ostatni raz, kiedy Jerry Gallagher widział Mary Boyle żywą. Ze źródeł wynika, że Jerry dotarł do domu McKalejów gdzie oddał drabinę i został na około 20-30 minut, by z nimi porozmawiać. Konkretnie rozmawiał z Patrickiem McClayem. Następnie wrócił z powrotem, idąc tą samą trasą, co przyszedł i którą, jak myślał, szła wcześniej Mary. Zroka do domu nie powinna zająć dziewczynce dłużej niż 5 minut. Po 16 mężczyzna wrócił na podwórko. Dzieci bawiły się na dworze. Siostra bliźniaczka Mary, czyli Annie, wraz z bratem Parim i dwoma kuzynami w podobnym wieku. Na dworze było głośno i wesoło. W pewnym momencie ojciec Ann, czyli dziadek, zapytał o dzieci. Nie jest powiedziane dokładnie, jakiego sformułowania użył, ale to pewnie było coś w rodzaju, a gdzie dzieciaki, co porabiają? Ann Boyle, czyli mama, zamiatała wtedy podłogę. No i na początku mu nie odpowiedziała, ale dziadek pytał. Może trzeba sprawdzić, co u dzieci. No i ona powiedziała: dobrze, no to pójdę sprawdzić. Wyszła na zewnątrz i zobaczyła bawiące się dzieciaki. Ale zamiast pięciu było ich cztery. Szybko zrozumiała, że nie ma wśród nich Mary. Zawołała więc do nich z pytaniem: gdzie jest? Na co dzieci odpowiedziały, że nie widziały jej od czasu obiadu. Ann wiedziała, że coś jest nie tak. Miała jakieś przeczucie, jak sama później powie w wywiadzie. Wróciła do domu spanikowana. Mówiła, że nie ma Mary i dzieci nie wiedzą, gdzie jest. Jej mąż Charlie odparł, że na pewno zaraz się znajdzie i żeby nie histeryzowała. Ale Ann wcale nie zamierzała się uspokoić. Zawołała do matki, a zarazem babci dzieci, by zapaliła poświęconą świecę, a jeśli ma wodę święconą, to niech ją też wyjmie i skropi cały dom. Kobieta pomyślała też o studni na zewnątrz i wybiegła z domu sprawdzić, czy Mary przypadkowo tam nie wpadła. Ale i tam jej nie było. Zaczęła więc krzyczeć i nawoływać, aż zaniepokojeni Jerry i Iwa podbiegli do niej, pytając co się stało. Ann opowiedziała, że Mary nigdzie nie ma, na co Jerry odparł, że widział, jak szła za nim do domu Makalejów, ale ponoć potem zawróciła. Pobiegł więc w stronę sąsiadów, Tą samą trasą, którą szedł wcześniej z Mary, mając nadzieję, że dziewczynka po prostu zgubiła się po drodze i zaraz się znajdzie. Ann Boyle zaczęła krzyczeć. Jej głos niósł się po całej okolicy. Biegała jako parzona, nawołując swoją córkę po imieniu. W końcu jej ojciec powiedział, żeby przestała tak krzyczeć, bo sąsiedzi ją usłyszą. Ale ona miała to przeczucie, że coś jest nie tak. I to bardzo. Niedługo potem Jerry Gallaher wrócił z domu McCaleyów, mówiąc, że nie znalazł Mary. I znów opowiedział, jak dziewczynka poszła za nim, ale zawróciła. Ann słysząc to zaczęła myśleć o potencjalnie niebezpiecznych terenach, na które mogła udać się jej córka. Na myśl przyszło jej pobliskie bliskie jezioro, Low Colm Seal. Pobiegła tam najszybciej jak tylko mogła. Kiedy dotarła, zobaczyła na łodzi dwóch mężczyzn, którzy łowili ryby. Pobiegła tam najszybciej jak tylko mogła. Kiedy już tam dotarła, zobaczyła na łodzi dwóch mężczyzn, którzy łowili ryby. Zawołała do nich, czy widzieli może małą dziewczynkę w, liliow w liliowym sweterku, ale odpowiedzieli, że nie i że już pytał o to jakiś mężczyzna. Nagle Ann zobaczyła, że po drugiej stronie jeziora stoi jej brat Jerry. Zawołała do niego, żeby poszedł zadzwonić na policję, ale on nie chciał. Kobieta poprosiła więc rybaków na łodzi, by ci zadzwonili w ich imieniu po Gardaj. to irlandzkie określenie na policję, ponieważ galeherowie nie mieli w domu telefonu. Mężczyźni zgodzili się i powiedzieli, że zadzwonią na posterunek w Belle Shannon, kiedy tylko dostaną się do telefonu. Nie wahali się. To były czasy, kiedy telefony aparaty telefoniczne nie były popularne. Najbliższy znajdował się niecały kilometr dalej. Jeden z mężczyzn o imieniu PJ Colin znał wielu miejscowych i wiedział, kto najbliżej ma w swoim domu telefon. Według danych policji połączenie na posterunek zostało wykonane o godzinie 18:30, czyli około 2,5 godziny po tym jak Mary była ostatni raz widziana przez wujka Jerego. Sprawę zaginięcia sześcioletniej dziewczynki przejęła Balishennen Garda Station. Kiedy podniesiono alarm o zaginięciu dziecka, na dworze wciąż było jasno. Do tego policja wiedziała, że rodzina dziewczynki sprawdziła wiele miejsc. Dlatego też zdecydowano od razu o ściągnięciu helikoptera wojskowego, stacjonującego w pobliskim Finner Camp. Ściągnięto też żołnierzy, by pomogli w poszukiwaniach. Mając helikopter, żołnierzy, policjantów i też mieszkańców Cashelard, bo jednak wieść rozchodziła się szybko, wydawałoby się, że odnalezienie Mary jest tylko kwestią czasu. W pobliskim Ballyshannon odbywał się festiwal teatralny. A osoby uczestniczące w wydarzeniu, słysząc, że zaginęła mała dziewczynka, również włączyli się do pomocy. Zalarmowano także Royal Ulster Constabulary, czyli Królewską Policję Ulsteru. W miarę jak godziny mijały, Ann i Charlie Boyle, zrozpaczeni rodzice, starali się nie myśleć o tym, że ich córka leży gdzieś ranna, a oni nie mogą nic zrobić. Robiło się ciemno i żeby oświetlić teren, wystrzelono flary świetlne, wyszukające. Nie pominali żadnego tropu. Tymczasem na posterunku policji w Shannon odbywała się dyskusja pomiędzy funkcjonariuszami uczestniczącymi w sprawie zaginięcia Mary. Po zapoznaniu się z mapą okolicy i zebraniu informacji od Jerego Galahera, czyli wuja, oraz Patricka MacLeya, czyli ów sąsiada, została wysnuta teoria, że być może dziewczynka na początku chciała udać się z powrotem do domu dziadków, ale zmieniła zdanie i poszła za wujem. Gdyby tak się stało, to Mary mogła przejść obok domu McCalleyów niezauważona i znaleźć się na drodze prowadzącej w dwa kierunki, do Belshanon albo do Belek, a stamtąd mogła udać się w którąś stronę lub, co gorsza, ktoś mógł ją stamtąd zabrać. Wujek i sąsiad mogli jej nie zauważyć, jak szła, bo rozmawiali w szopie. W marcu 1977 roku policja uznała, że taki bieg wydarzeń mógł być jak najbardziej prawdopodobny. Zdaniem matki dziewczynki Ann Boyle też mogło się tak wydarzyć, zwłaszcza że podczas poszukiwań jedna z osób znalazła papierek po cukierku, bardzo podobnym do tych cukierków, które ciotka Iwa dała Mary tamtego dnia. Jeżeli rzeczywiście ten papierek po cukierku został tam zostawiony przez Mary, to oznaczało to, że nie wróciła do domu, tak jak myślał jej wujek, ale zamiast tego poszła za nim. I teoria sprawdzała się, że gdzieś wyszła, poszła na tą drogę. No bo jak pamiętamy, Jerry spędził u makalejów od 20 do 30 minut. Podobno jedna z osób uczestniczących w poszukiwaniach widziała małe ślady butów na ziemi, które mogłyby należeć do Mery, ale zostały niestety zadeptane przez inne osoby, które szukały dziewczynki niechcące oczywiście. Jednakże to może potwierdzać teorię o tym, że dziewczynka jednak nie wróciła do domu, ale zawróciła. Niepokojącym też wydawał się fakt, że w momencie zniknięcia Mary, Irlandzka Armia Republikańska, czyli IRA, była aktywna, szczególnie na południu hrabstwa Donegal i Fermana. Podczas gdy większość ataków Ira w pierwszych trzech miesiącach roku 1977 miała miejsce w Belfaście i Derry, jeden brytyjski żołnierz zginął podczas zamachu bombowego w Newton Butler w hrabstwie Fermana, a członek królewskiej policji został zastrzelony w Lisnaskija zaledwie na pięć dni przed zniknięciem Mary. Te ataki oznaczały, że pomimo uszczelnienia granicy Ira wciąż mogła być w stanie ją przekroczyć. A to dobrze nie wróżyło. Funkcjonariusze Gardai zastanawiali się, czy jakiś członek Ira mógłby coś widzieć lub słyszeć w dniu zaginięcia Mary, z racji tego, że ta grupa miała oczy i uszy i wtyki praktycznie wszędzie, ale niestety żadne istotne informacje do policji nie dotarły. Ponadto, skoro w ostatnich trzech miesiącach miały miejsce te ataki, to wydawałoby się logiczne, gdyby brytyjska armia miała wykazy. Szczegóły ruchu różnych pojazdów i ludzi na tym terenie, szczególnie obszaru przygranicznego i hrabstwa Fermana. Królewska policja mogła mieć również raporty o tym, co dzieje się na granicy, o różnych działalnościach w jej obrębie, zarówno militarnych, ale i przemytniczych, ale niestety żadne informacje mogące mieć znaczący wpływ na sprawę Mary nie zostały przekazane irlandzkim władzom. Słysząc o okolicznościach zaginięcia dziewczynki, Rozkładzie terenu też. Nawet doświadczeni funkcjonariusze policji obawiali się najgorszego. Jeżeli nie udało się jej znaleźć w przeciągu kilku godzin na niewielkim obszarze, to być może nie leżała gdzieś ranna, być może została porwana. 19 marca podjęto decyzję o rozszerzeniu poszukiwań o mile wokół Kaszelart. Kolejnych 20 żołnierzy wysłano z Finnerkamp do pomocy w poszukiwaniach. Z północy hrabstwa Donegal przyjechała dalsza rodzina Boylów, by pomóc zrozpaczonej Ann i Charlie'emu. Przemierzali wraz z żołnierzami dziesiątki akrów ziemi w poszukiwaniu Mary. I tak rozpoczęło się sześć tygodni desperackich poszukiwań małej sześciolatki. A nie było to łatwe zadanie. Dlatego, że krajobraz wokół Cashelard obfituje w różne zbiorniki wodne, jeziora, rzeki, strumienie, ale też wstawy czy bagna. Podobno wszystkie te miejsca przeszukano w marcu i kwietniu 1977 roku. Dwa razy. I nie znaleziono nic, żadnych tropów, co mogło stać się z Mary. Oprócz policyjnych nurków, chęć pomocy zadeklarowali również nurkowie z okolicznych klubów pływackich, takich jak Sligo Aqua Club, Balishanon Canoe Club i Bundaram Inshore Rescue Team, którzy przeszukali okoliczne jeziora, rzeki, stawy, wspomniane przeze mnie właśnie w... Luke'aum Seal i inne. Były to bardzo wyczerpujące poszukiwania, ale myśl o tym, że gdzieś tam może znajdować się ciało małej dziewczynki, na którą czekają rodzice, dodawała sił. Bo takie myśli były podczas przeszukiwania tych zbiorników. Nie łudzono się za bardzo, że znajdą w nich mery żywą. Jeden z członków Garda Water Unit, to Slavery, powie później, że przeszukania były naprawdę bardzo dokładne. W tamtych czasach też nie było czegoś takiego jak specjalne jednostki poszukiwawcze. Była policja, armia i wolontariusze, którzy przemierzali teren. A kiedy znajdowano jakieś głębokie dziury wypełnione wodą, sadzawki, stawy, to nurkowie tam wchodzili i szukali wiele bagień, błotnych terenów, a nawet gnojowisk zostało osuszonych i przeszukanych, i mery tam nie było. W poszukiwaniach brały udział również psy, ale nie były to psy tropiące. Bo sprowadzenie takich wyszkolonych policyjnych zwierząt z Dublina trwałoby zbyt długo. Dlatego też do poszukiwań zostały oddelegowane wilczury, które normalnie były psami myśliwskimi. Czyli polowały zwykle na inne zwierzęta, jakieś barżanty czy kuropatwy. I tutaj też jest poddawana wątpliwość, czy taki pies myśliwski, który nie ma doświadczenia w poszukiwaniach ludzi, ma szansę w ogóle podjąć trop. Ann i Charlie trzymali się nadziei, że Mary być może gdzieś się zgubiła po drodze do domu. Ale coraz bardziej zaczęli też myśleć o tym, że ktoś po prostu ją porwał. Coraz więcej dziennikarzy z całego kraju docierało do Cashel Art, w tym stacja telewizyjna RTE, która filmowała poszukiwania i przeprowadzała wywiady z wolontariuszami. Ann powiedziała reporterem z wyraźnym zdenerwowaniem, że najprawdopodobniej Mary ktoś zabrał wbrew jej woli. Później kobieta będzie wspominać, że dobrze pamięta tamte wydarzenia, ale są one pomieszane i nie jest w stanie ich uporządkować. Trudno jej się dziwić. Zresztą nie tylko rodzice przechodzili ciężkie chwile. Również dzieci. Siostra bliźniaczka Mary, Annie oraz ich brat Patrick nie wiedzieli, co się stało z ich siostrą. Pomimo tego, że z sąsiednich hrabstw napływali coraz to nowi wolontariusze, okazując swoje wsparcie podczas poszukiwań, to po dziewczynce nadal nie było śladu, nadal żadnego tropu, jakby zupełnie rozpłynęła się w powietrzu. Policja, widząc, że poszukiwania w casual art nic nie dają, padła na pewien typowy pomysł. Sądzono, że skoro Mary i Annie są bliźniaczkami, to zapewne łączy ich pewnego rodzaju więź, którą można by wykorzystać, by odnaleźć zaginioną dziewczynkę albo chociaż jakieś wskazówki dotyczące miejsca pobytu. Lokalni detektywi Martin Collins i Aidan Murray postanowili zorganizować rekonstrukcję zdarzeń i obsadzić w roli Mary jej siostrę Annie. Z tym, że miało to polegać na tym, że dziewczynka miała nie wiedzieć, że bierze udział w takiej rekonstrukcji. Z racji tego, że detektywi chcieli sprawdzić, co zrobi, gdy będzie w podobnej sytuacji do Mary. Może zwróci na coś uwagę, pójdzie w inną stronę, co może rzeczywiście doprowadzić do znalezienia jej siostry. Po okolicy byli też oczywiście rozstawieni funkcjonariusze policji, ale tak, by Eni ich nie widziała. Miała iść razem z detektywem tą samą trasą, którą szła Mary ze swoim wujkiem tamtego popołudnia. I tak detektyw Collins poszedł z Eni pod pretekstem spaceru pod dom sąsiadów. I mniej więcej w tym samym miejscu, w którym zniknęła Mary, miał powiedzieć do dziewczynki Ojej, jej, Ann, Zapomniałem czegoś z domu twojej babci: czy mogłabyś szybciutko tam wrócić i mi to przynieść? I Eni zawróciła, udając się w drogę powrotną po bagnistym, nierównym terenie. Policja uważnie przyglądała się Eni z ukrycia, leżąc gdzieś w krzakach, by ich nie zauważyła. Gdy zaczęła wracać do domu dziadków, którego nie miała w zasięgu wzroku, bo zasłaniały go drzewa i wzniesienia, w pewnym momencie zatrzymała się i wydawała się zdezorientowana, nie wiedząc, który kierunek ma się udać. W końcu jednak ruszyła dalej i dotarła tam ostatecznie bezpiecznie. Jak możecie się domyślać, ta rekonstrukcja nic nie dała, ale według detektywów warto było spróbować. Dzieciaki chodziły smutne, zwłaszcza właśnie rodzeństwo Mary. Nagle z ich dziecięcego gangu znika jedno z nich. Mary była najbardziej gadatliwa z całej trójki. Jeszcze smutniejsze było to, że kilka tygodni po zaginięciu swojej siostry bliźniaczki Annie przystąpiła do pierwszej komunii świętej. I była tam sama. I to nie tak miało być. W końcu miały przystąpić do tego sakramentu razem z Mary, ale Mary nie było. I to było chyba najgorsze. Setki wolontariuszy i kwestionariuszy chodziło od domu do domu pytając o zaginioną dziewczynkę. Nie tylko w Kaszelard, ale i Shannon. Ponad 500 osób pomogło też policji wspiąć się na górę bichi lub Bechy, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, i przeszukać górskie tereny dookoła. Zbadano także, czy tamtego piątkowego popołudnia w okolicy ktoś widział jakichś nieznajomych ludzi w pobliżu domu Galacherów. Ale niestety nikt nic nie widział. Przesłuchiwano także ludzi, którzy uczestniczyli w festiwalu teatralnym w Shannon. Prześledzono ich ruchy tamtego wieczoru. I też nic z tego nie wynikło. W końcu policja wysnuła dwie najbardziej prawdopodobne teorie, co przydarzyło się Mary. Albo wyszła na drogę za domem MacKalejów i ktoś ją porwał, albo poszła głębiej w las i przydarzyło jej się coś złego. Może jakieś dzikie zwierzę ją zaatakowało, czy gdzieś wpadła. Do króliczej nory, że tak powiem, i nawet ekipa poszukiwawcza jej nie zauważyła. Jeden z detektywów pomagających w poszukiwaniach przytoczył taką historię, jak podczas innych poszukiwań natknęli się na szkielet chłopca. Uwaga, na drzewie! Okazało się, że szkielet należy do chłopca, który zaginął 40 lat wcześniej. Ponoć wspiął się na drzewo i wpadł do dziury, w tym drzewie, gdzie później zmarł. Skłoniło to wtedy tego detektywa do, do refleksji. Ciągle patrzymy w dół, a może czas zacząć patrzeć w górę. Choć Mary miała zaledwie sześć lat, no, prawie siedem, i ciężko byłoby jej się wspiąć na drzewo w kaloszach, ale nie było to niemożliwe. Zaczęto więc sprawdzać po kolei drzewa, ale też nic nie znaleziono. Policja zastanawiała się, jakich obszarów jeszcze nie sprawdzili, a gdzie mogła znajdować się sześciolatka. Przeszukali każdy centymetr kaszelart, każdą dziurę i każdy zbiornik. I w końcu doszli do wniosku, że gdyby Mary tam była, to by ją znaleźli. Podobno. I mamy rok 2022. I Mary nadal nie została znaleziona. Nawet jej kości, nawet jej szczątki. Nic. I teraz będą teorie i podejrzani. I przyznam szczerze, że tutaj dzieją się po prostu cuda. Po przeczytaniu książki, obejrzeniu dokumentu, przeczytaniu artykułu i postów na Facebooku, gdzie jest właśnie założona grupa Justice for Mary Boyle, mam też pewne swoje podejrzenia, ale o nich opowiem na samym końcu. Jak wiemy, ostatnią osobą, która widziała Mary, był Jerry Gallagher, jej wujek. I tak, dopiero po latach wyszło, że kiedy Ann Boyle, matka dziewczynek, zwołała do dzieci, czy widziały Mary, to Jerry również był w pobliżu. I An go widziała, ale ten nie powiedział jej, że Mary szła za nim do Makkalejów, tylko siedział cicho. Chwilę później poszedł za dom, gdzie prawdopodobnie udał się z powrotem do sąsiadów. Kiedy An wybiegła z domu, szukając córki, dopiero wtedy powiedział, że Mary poszła za nim do Makkalejów, ale zawróciła i myślał, że dotarła do domu. Następnie znów pobiegł w stronę sąsiadów, i znów wrócił i stwierdził, że sześciolatki nigdzie nie ma. Później też po latach detektywi Murray i Collins przyznają, że Ann Boyle powtarzała, że kiedy zapytała dzieci o Mary, to Jerry ani słowem nawet nie pisnął, że dziecko szło za nim. Poza tym, sam fakt, że był po drugiej stronie jeziora, a więc bliżej drogi, bliżej telefonu, a i tak nie chciał zadzwonić na policję, było mega dziwne. Kolejną rzeczą było to i to też wyszło dopiero po latach, że policja miała podejrzanego. I że był to ktoś dobrze znany mery. Natomiast na posterunek w zadzwonił pewien polityk, mówiąc, że osoba, którą uważają za podejrzanego, nie może zostać aresztowana. Polityk ten miał należeć do Partii Republikańskiej o nazwie Fianafol i podobno miał to być Sean McEneyf. I o nim słów kilka. Sean McEniff był członkiem Rady Hrabstwa Donegal, reprezentując obszar wyborczy Donegal. W chwili śmierci w 2017 roku był najdłużej sprawującym urząd radnym w Irlandii. Po raz pierwszy został wybrany do Rady Hrabstwa w 1966 roku i za każdym razem był wybierany jako radny, aż do swojej śmierci w roku 2017. Pomijając rok 79 kiedy to stanął w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Konacht-Ulster, ale nie został wybrany. Dokument telewizji RTE z 1985 roku, Prawo i Porządek w Donegal, ujawnia też kontrolę, jaką McEnniff miał nad lokalnym nadinspektorem, domem Murray'em, który był odpowiedzialny za śledztwo w sprawie Mary Boyle. I który przez lata opowiadał wiele kłamstw na temat tej sprawy w wywiadach dla mediów. Oczywiście McEniff, jak i Murray, konsekwentnie zaprzeczali, jakoby mataczyli w śledztwie w sprawie zaginięcia Mary Boyle. Kiedy McEniff umarł w 2017 roku, wyszło na jaw, jakie przekręty kręcił, że mówił lokalnej policji, co mają robić, co mają mówić. Kasa, po prostu chodziło o pieniądze. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Co więcej, Jerry Gallagher był znany w społeczności Cashelard jako zwolennik właśnie partii Fiona Fall. Był kumplem Shona McEnifa, który wraz ze swoim bratem Michaelem szukał polityków, albo raczej słupów w wiejskich miasteczkach Bally Shannon. Podobnie jak taki archetypowy mafijny Don, modus operandi McEnifa, polegało na zbieraniu brudów na ludzi, którzy mogliby być dla niego ewentualnym zagrożeniem. W rezultacie McEnif mógł szantażować te osoby, że ujawni o nich kompromitujące fakty. Przez dziesięciolecia też krążyły pogłoski, że w południowym Donegal działała potężna sieć pedofilów, obejmująca polityków, biznesmenów i innych vip -ów. Także, jak widzicie, ta sprawa ma naprawdę drugie dno. Poza tym, tak już wracając do podejrzanych. Twierdzenie Jerego Galahera, że jego siostrzenica po prostu rozpłynęła się w powietrzu po tym, jak towarzyszyła mu do domu sąsiadów, nie jest wiarygodne. Do tego na początku nie przyznał się, że to on jako ostatni widział Mary, a potem ciągle zmieniał wersję. Najpierw mówił, że Mary zawróciła bez słowa, potem mówił, że bała się przejść ze względu na to bagno, i w końcu zawołała do niego, że wraca. A raz, że w ogóle nie zauważył, kiedy zawróciła i sobie poszła. No i jest jeszcze sprawa tego błota, no bo jak się okazuje, wcale nie było takie głębokie, jak opisywał Jerry. I Mary spokojnie mogłaby przez niego przejść i pewnie by przeszła. Niektórzy funkcjonariusze, którzy tego dnia pojawili się jako pierwsi na miejscu zdarzenia, twierdzą, że bez wątpienia Jerry Galaher był odpowiedzialny za zniknięcie Mary. Martin Collins, czyli emerytowany już detektyw, opisuje jedno spotkanie z Gallacherem, w którym zapytał go wprost, co mogło spotkać Mary po drodze do domu dziadków, i przedstawił trzy scenariusze. Pierwszy, że Mary zgubiła się i zdarzył się jakiś wypadek. Drugi, że została porwana. Trzeci, że została zamordowana. Jerry odparł, że najbardziej realny według niego jest scenariusz numer trzy czyli że została zamordowana, ale nie wyjaśnił dlaczego. Kiedy detektyw zapytał go, czy jest odpowiedzialny za zniknięcie swojej siostrzenicy, ten nie odpowiedział nic. Ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Collins, któremu rodzina początkowo odmówiła wstępu do domku, by mógł się rozejrzeć, twierdził również, że Ann Boyle, matka Mary i siostra Jerego, Wielokrotnie powtarzała mu, że wierzy, że Galaher jest odpowiedzialny za to, co stało się z jej córką. Ale co lepsze, potem już nie będzie tak twierdzić. Nie będzie walczyć o sprawiedliwość, tak jak jej druga córka, ba nawet będzie ją oskarżać, że łaknie rozgłosu. Ale o tym później. Emerytowany detektyw Aidan Murray, czyli ten drugi, jeden właśnie z głównych gardai w pierwotnym w śledztwie, śledztwo to w cudzysłowie, oczywiście, popiera teorię detektywa Collinsa. Twierdzi, że podczas rozmowy z galaherem na posterunku był na krawędzi wyciągnięcia od niego przyznania się do winy, kiedy dostał kopniaka pod stołem od swojego przełożonego, który nakazał Murajowi opuścić pokój i pójść po wodę dla podejrzanego. Kiedy wrócił, Jerry był spokojny i wszystkiemu zaprzeczał. Zupełnie tak, jakby Murray specjalnie został wyproszony, by nie zdobyć tego zeznania. No jak się domyślacie, Jerry wyszedł wolny. Co bardziej niepokojące, obaj detektywi twierdzą, że nie mają wątpliwości, że Mary była seksualnie napastowana przed śmiercią. Jej siostra bliźniaczka N twierdzi to samo i mówi, że Mary zamierzała zacząć mówić w sprawie domniemanego nadużycia i musiała zostać uciszona. Pytanie. Przez kogo miałaby być wykorzystywana i napastowana. Nie mamy informacji, jak często rodzina Boyle przyjeżdżała do Cashelard w odwiedziny, i czy podczas tych wizyt dochodziło do napastowania. Nie ma też informacji, czy na przykład Jerry wraz z rodziną odwiedzali Boyle w ich domu w Kincasla, czy może nie chodziło o Jerego, a o kogoś innego. W 2000 roku miała miejsce msza upamiętniająca Mary. Oraz odsłonięcie pomnika postawionego na jej cześć, właśnie w Kincasla. W 2005 roku w tajemniczych okolicznościach zmarł ojciec bliźniaczek i Padiego, Charlie Boyle. Dlaczego jego śmierć jest dziwna? A to dlatego, że utonął podczas połowu ryb, a okoliczności tego zdarzenia do końca nie są znane. Ann, siostra Mary, twierdzi, że jej ojciec wiedział więcej na temat zaginięcia Mary. Być może wiedział, kto jest odpowiedzialny za jej śmierć, i nie mógł sobie z tym poradzić. W 2011 roku Margo O'Donnell, piosenkarka, która w jakim stopniu była też spokrewniona z rodziną Boyle, wypuściła single "The Missing Mary Boyle" aby zebrać fundusze na nowe poszukiwania ciała zaginionej dziewczynki. Warto wspomnieć, że Margo bardzo wspierała Ann w ruszeniu sprawy Mary, zdemaskowaniu korupcji i nieudolności Gardai. Przekopywała nawet tereny w Cashelard, ale niestety nie mogła zacząć kopać na posiadłości Galaherów. Dlaczego? A to dlatego, że Jerry był prawowitym właścicielem i się nie zgodził na żadne wykopaliska. A jeżeli się zgodził, to bez psów tropiących. Poprosiła także policję o udostępnienie jej mapy terenu, na, na którym Mary zaginęła, ale spotkała się z odpowiedzią odmowną. W 2014 roku, czyli 37 lat po zaginięciu Mary, na przesłuchanie w jej sprawie został przywieziony mężczyzna z więzienia w Port Lois, Brian McMahon. Dlaczego połączono go z tą sprawą? A to dlatego, że w 1977 roku był on żołnierzem stacjonującym w Finner Camp, niedaleko Cashelard. McMahon odsiadywał wyrok za seksualną napaść na małych chłopców. Jednak podczas przesłuchań wyszło na jaw, że nawet nie słyszał o Mary Boyle. Ponoć w 1976 był już raz skazany za napastowanie dziecka, natomiast w 1977, kiedy zaginęła Mary, stacjonował w pobliżu. Ale to wciąż było jednak daleko, a on nie miał samochodu, ale też czasowo by się zapewne nie wyrobił, więc ciężko byłoby mu dostać się do Cashel art. Ale przyznacie, że podejrzany, całkiem obiecujący, głównie za jego przeszłość. Jednak z powodu żadnych twardych dowodów, McMahon został zwolniony i powrócił do więzienia, skąd wkrótce wyszedł. Wypowiedział się także publicznie, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Mary Boyle. W 2016 roku kontrowersyjna irlandzka dziennikarka śledcza Gemma O'Doherty wyprodukowała film dokumentalny Mary Boyle The Untold Story, który bada kilka możliwych przyczyn zniknięcia dziewczynki. W filmie dokumentalnym siostra Mary N twierdzi, że Mary była wykorzystywana seksualnie, a następnie zamordowana. Film spotkał się z pewną krytyką ze strony osób, z którymi przeprowadzono wywiady dla programu. Obaj emerytowani sierżanci gardy, którzy przemawiali na ekranie, czyli Collins i Murray, zaprzeczają, jakoby w ich śledztwie wywierana była jakakolwiek presja polityczna. Co jest zabawne, bo obejrzałam ten dokument i serio przyznawali, że w śledztwie doszło do mataczenia. Widocznie wydawało im się, że skoro są na emeryturze, to nikt im nic nie może zrobić. A tu proszę, jednak Fianna Fall chyba dorzuciła swoje trzy grosze, skoro nagle zaprzeczają. Film doprowadził do oskarżenia dziennikarki Jemmy O'Doherty o zniesławienie przez polityka Fianna Fall zgadnijcie kogo? Shona McEnifa. Wnosił on o odszkodowanie w wysokości 75 tysięcy euro. Choć, co ciekawe, McEnif nigdy nie był wymieniony z imienia i nazwiska w filmie, więc skąd wiedział, że chodzi o niego? W 2019 roku, dwa lata po śmierci El McEnifa, sędzia zezwolił jego adwokatom i rodzinie na kontynuowanie sprawy o zniesławienie. Nie wiem, jak to się skończyło prawdopodobnie się skończyło chociaż wiecie, po drodze zdarzyła się pandemia więc nie wiem. W 2018 roku krewni mery i zwolennicy przeprowadzili cichy protest przed biurem koronerawy Rollar. Proces miał na celu zmuszenie koronera do przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci Mary, co umożliwiłoby przesłuchanie kluczowych świadków po raz pierwszy publicznie. Siostra bliźniaczka Mary, czyli Ann, była wśród tej grupy, która złożyła petycję zawierającą ponad 10 tysięcy podpisów, domagających się przeprowadzenia ponownie śledztwa. W marcu też 2018 roku Gardai zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie i stwierdzono, że śledztwo nadal jest prowadzone, sprawa nadal jest otwarta. Pomimo rozgłosu, jaki ta sprawa osiągnęła, wciąż nie dyskutowano o niej w Dale, czyli w irlandzkim parlamencie. Zostało to podniesione przez eurodeputowaną Lynn Boylan w parlamencie europejskim, gdzie zwróciła uwagę na brak kierunku w sprawie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to coś dało. Brano też pod uwagę innych podejrzanych, niezwiązanych z rodziną Boyle ani z polityką irlandzką. Chodziło o Roberta Blake'a, seryjnego mordercę dzieci. Ujawniono, że był transgranicznym kierowcą ciężarówki, który często odwiedzał hrabstwo Donegal w ramach swojej pracy i prawdopodobnie mógł przebywać w okolicy w czasie zniknięcia Mary Boyle. Blak był znany w okolicy i został oskarżony przez policję za picie po godzinach, bo jak się domyślam, w latach 70. picie alkoholu dozwolone było tylko w określonym czasie. Pewnie jakaś prohibicja. Ponoć furgonetka Blaka została zidentyfikowana przed pubem w Anagraj, w hrabstwie Donegal w momencie zniknięcia Mary. Jeden z świadków twierdził później, że słyszał płacz i szlochanie z tyłu jego furgonetki. Jednak powszechnie sądzono, że Robert Black raczej nie był odpowiedzialny za zniknięcie Mary, ponieważ w momencie, kiedy Mary zniknęła, to on był daleko na północy, jakieś 5-6 mil od granicy. W dodatku swoje zbrodnie popełniał raczej w trasie. Jego modus operandi było proste – porwanie, wykorzystanie, zabicie. Nie ukrywał tych ciał specjalnie, tylko po prostu je porzucał. A jak wiemy, ciała Mary do tej pory nie odnaleziono. A poza tym... Zmarł w 2016 roku w więzieniu na atak serca, więc nawet jeżeli byłby odpowiedzialny za śmierć Mary, to i tak już nic nie powie. Chociaż raczej nie uważam, że był odpowiedzialny. Siostra bliźniaczka Mary, czyli Ann, która teraz ma nazwisko Doherty, i kilku innych krewnych publicznie twierdzą, że wiedzą, co stało się z Mary i kto jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. To spowodowało napięcie i podział w rodzinie a matka Ann publicznie upomniała swoją córkę w 2016 roku, nazywając jej publiczne apele, tutaj cytat, najbardziej absurdalnym zachowaniem, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. Rozumiem, że matka nie chce odnaleźć szczątków swojej córki i ich należycie pochować. To się mija zupełnie z tym, co mówiła 20 lat wcześniej. Dziwne, no może zamknęła już ten rozdział. Nie wiem, naprawdę nie wiem. W ogóle mam wrażenie, że w tej rodzinie jest naprawdę dużo sekretów. Ann, czyli siostra, dalej walczy o wszczęcie prawdziwego śledztwa w sprawie zaginięcia Mary i zatrzymania podejrzanego, póki jeszcze żyje. O ile wiem. Y Ogólnie rodzina Boyle nie jest zbytnio zadowolona z filmu dokumentalnego Jem O'Doherty, no bo nie przyniósł takiego rozgłosu w sprawie, jakiego by się spodziewali. Natomiast ponoć w tym roku 2022 ma zostać wypuszczony nowy film dokumentalny. I ja słyszałam plotki, że może pojawić się na Netflixie i że ma to być bardzo profesjonalna produkcja. Zobaczymy, jak się pojawi, to dam wam znać, albo jeżeli wy wcześniej na niego wpadniecie, to też mi dajcie znać, bo chętnie go obejrzę. Ann powiedziała też w wywiadzie, że chciałaby w końcu pochować Mary jak należy, bo na to zasługuje. Powiedziała też, że w momencie zniknięcia siostry skończyło się jej dzieciństwo. I moi drodzy, to już koniec tej historii. Teoretycznie sprawa jest rozwiązana, ale w praktyce nadal nie mamy ciała. Podejrzany też jest wolnym człowiekiem, chodzi sobie po świecie, robi co chce, może krzywdzić innych, inne dzieci. Wydaje mi się, że jednak tutaj ten wujek chyba maczał w palce w zniknięciu Mary. Jeszcze okazuje się, że ta sprawa to tylko wierzchołek góry lodowej. Im dalej się ukopie, tym więcej brudów wychodzi na wierzch. Wszelkie korupcje, układy, pedofilia, no cała siatka nielegalnych interesów. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Tak jak wspomniałam, będę czekać na nowy film o Mary Boyle. Mam nadzieję, że coś się ruszy i Ann odzyska swoją drugą połówkę i będzie mogła zorganizować jej po prostu pogrzeb. Myślę też, że zatrzymamy się trochę dłużej na Zielonej Wyspie. A propos innych spraw, bo naprawdę są ciekawe, także możecie się spodziewać, właśnie z Irlandii. Ok, kończymy, bo znowu się rozgatuję. <laughs> jeżeli film Wam się podobał, to będzie mi miło, jeżeli klikniecie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał. Dajcie też znać, o jakich innych sprawach chcielibyście usłyszeć, jak zawsze. A tymczasem, cześć i do następnego.